Ostatni spośród 12, już widzieliśmy we wstępie, że może ich być więcej, ostatni owoc Ducha Świętego, czystość. Tak jest wymieniany w katechizmie Kościoła katolickiego. I po grecku tu mamy taki termin hagnotes i po łacinie castitas. Właśnie ta czystość. Kiedyś słyszałem taki komentarz jakiegoś studenta, który spytany, o czym dzisiaj było kazanie, no jak zawsze, o czystości. No być może wykazywało to może jakieś błędy pastoralne jakiegoś księdza, jeżeli rzeczywiście tak było, albo może jakieś kompleksy u tego danego studenta. No, myślę, że oczywiście to się też pojawiło w formie żartu, więc miejmy nadzieję, że i kazanie było dobre i też nie było tylko o czystości. Rzeczywiście nie jest to najważniejsza cnota, najważniejszy owoc Ducha Świętego, jak widzimy, wymieniony tutaj na ostatnim miejscu, ale jest on ważny. Niektórzy właśnie mówią, że jest to warunek sine qua non. To, że żeby pójść za Bogiem, jest potrzebna czystość. Zarówno w małżeństwie, jak i w celibacie zakonnym, kapłańskim, apostolskim, czy jakimkolwiek innym. To, że jest potrzebne właśnie też to panowanie nad pewną sferą naszego życia, która, można powiedzieć, fabrycznie nam się wymyka spod kontroli. Bo jesteśmy ssakami. I tak wyszło, że osobnik płci przeciwnej naszego gatunku, homo sapiens, powoduje w nas pewne zachowania, które wymykają się troszkę spod kontroli. Dlatego można powiedzieć, co ty robisz właśnie w takim miejscu, oglądając osobnika płci przeciwnej, właśnie nagiego. To dlatego też i o tą czystość walczy się dużo wcześniej. Niektórzy święci mówili, no, z daleka od bram twierdzy, bo jeżeli już ten wróg wszedł za mury, no to czasem już trudno cokolwiek zrobić. Dlatego walczymy i dbamy o tą cnotę czystości z daleka. Też jako ciekawostkę mógłbym tutaj zadać takie quizowe pytanie. Ile razy właśnie ten termin hagnotes pojawia się w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie? 2 razy. To nie jest, że cały czas jest właśnie wymagany. Tylko w drugim liście do Koryntian święty Paweł używa tego terminu. To katechizm Kościoła katolickiego, wydaje mi się, że jest oczywiście zawsze bardzo dobrą pomocą, ale też i w tym na polu dbania o czystość w naszym stanie, w naszym powołaniu, to pokazuje bardzo dobre rady, jak o nie dbać. Po pierwsze definiuje, czym jest czystość i mówi, że oznacza integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Płciowość wyraża przynależność człowieka do świata cielesnego i biologicznego. Już tutaj o tym mówiliśmy. Czasem, a nawet można powiedzieć często, tutaj w dbaniu o tą cnotę, o ten właśnie zdobywanie tego owocu Ducha Świętego, czystość, system walki jest zupełnie inny. Jeden święty mówił, nie bądź takim odważnym, by udawać właśnie tutaj odważnego. Uciekaj, uciekaj. Czasem będzie, a nawet często, będzie to po prostu unikanie okazji do lenistwa, co nie oznacza, że nie mamy prawa do odpoczynku. Lenistwo to jest troszeczkę co innego niż odpoczynek. Lenistwo definiujemy jako obserwowanie ruchów sufitu, dłubiąc w nosie. Też można oczywiście, patrząc na ruchy podłogi, która tak bardzo się nie rusza. Dobrze, takie sytuacje no, nie pomagają w walce o czystość, bo
oprócz tego, że mogą nam przyjść różne ciekawe myśli, na przykład czy kurs dolara obecnie się zmienia, też i mogą jakieś, które niekoniecznie właśnie mogą nam pomagać w walce o czystość. Też ucieczka do Najświętszej Marii Panny, to do tej Panny Czystej, która jak najbardziej nam toruje drogę, jest tą drogą na skróty do tego, byśmy zdobyli to panowanie, tą wolność. Czystość nie jest jakimiś kajdanami, ale właśnie wprost odwrotnie. To ona nam daje wolność. To jest jak czasem niektórzy przyrównują właśnie do skrzydeł. Jakby pozbawić go tych skrzydeł, to będzie lżejszy. No bardzo fajnie, tylko szkoda, że właśnie przez to już stał się kiwi, a mógł być orłem na przykład. To, że też o tym mówi katechizm. Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli, namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomocy. Może troszeczkę wydaje się wyrwane z kontekstu, ale właśnie o tą wolność apeluje katechizm w momencie, kiedy mówi o cnocie czystości. To, że też i o tą czystość walczymy do końca życia, tak samo jak i o pracowitość. Walczymy do końca życia i o wszelkie inne dobre cechy do końca życia. Nie, ja już ten temat mam opanowany. Uwaga, uwaga. Już było wielu takich, którzy też tak uważali. Na przykład król Dawid był dosyć pewny, w pewnym momencie też tego warto nie iść jego śladami. To mówi też o tym katechizm. Panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się je raz na zawsze. Zakłada ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia. Wymagany wysiłek powinien być bardziej intensywny w pewnych okresach, gdy kształtuje się osobowość, w dzieciństwie i w młodości. Dlatego też i tym ostatnim owocem czystości zachęcam też i siebie, i Państwa o to, żeby dbać o to, żeby nie rozpalać tej słomy, która łatwo może się rozpalić, dbając o to, żeby też i nasze pole uwagi, żeby nasza praca, żeby nasza działalność była skupiona na czym innym, żebyśmy byli na tyle odważni, byśmy uciekali.